Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będą na moim kanale na pewno dwa odcinki, to znaczy ten haul i za jakiś czas się ukaże poniedziałkowa pogadanka z taką sałatką szybką. Także od czego zaczynamy? Dzisiaj byłam w sklepie, byłam w Kauflandzie, w Lidlu i w takiej naszej hurtowni. To chcę Wam pokazać, co kupiłam w tej hurtowni. W tej hurtowni kupiłam papier do pieczenia 8 metrów papieru, jest za 3,70 zł. Mi się zdaje, że chyba jest to dobra cena. Później taka serwetka, tu jest kilka tych serwetek, tak, po 4,29, żeby ładnie ciasto położyć. Tak, później ja kupuję papier toaletowy. Taki bardzo duży on jest i taka rolka kosztuje po 5,94, a powiem Wam, że jeszcze niedawno kupowałam to, rolka nie kosztowała nawet 5 zł, kosztowała 4 zł z czymś, ale i tak się go opłaca. Ja zawsze kupuję 12 sztuk i za 12 sztuk zapłaciłam 71,28 i to mi wystarczy i nie muszę się z tym papierem po prostu non stop do tego sklepu pod pachę, ten papier nie. Dobrze, co tu nasz ten... Aha, takie gąbki kupiłam, one są fajne, po 85 groszy do zmywania, dwie wzięłam. Wzięłam takie woreczki do żywności i do zamrażania, one są wtedy takie grubsze i fajniejsze. To tutaj jest 100 woreczków, 30 na 40 cm i one kosztują 10 zł i 50 groszy. Wykałaczki oczywiście po 4,27. I to, co było dla mnie też bardzo ważne, bo w Kauflandzie są około 40 zł rękawiczki, a w hurtowni były po 21 zł i 20 groszy. Także po prostu ja specjalnie, prawdę mówiąc, pojechałam po to i po papier toaletowy, także naprawdę się opłacało. Dobrze, teraz powiem Wam zakupy z Kauflandu. Co ja w Kauflandzie kupiłam? Kupiłam za 12 zł mrożone krewetki do tej zupy, będę dzisiaj robić później. O tej. Patata, czy jaka ma tam? No nie wiem. Ktoś napisał, ale ja zapomniałam, ja cały czas zapominam nazwę tej zupy. Także te krewetki kupiłam po 4,50 buraki już ugotowane, bo to będzie na obiad, bo będę robić jakiś taki gulasz, coś takiego. Z aplikacją były dzisiaj tańsze pomidory w Lidlu, nie po 23, tylko one były z aplikacją, już Wam mówię, one były pomidory nie, normalnie bez aplikacji pomidory były po 25 zł, a tak były po 15 chyba, jeśli się nie mylę, także jak ten, to nie wiem, no u mnie akurat w Lidlu była fajna promocja na te pomidory. 6 zł takie listki młode, tu są, tu jest po prostu wszystko. I rukola widzę, i ten, jakiś z tego, z botwinki, także po 6 zł te listki. I to jest taka chyba większe opakowanie, bo tu jest 125 gram. Dobra, później wzięłam po 3,50 rzodkiewka, taka była rzodkiewka, po 10 zł był za kilogram por. To jest wszystko z Lidla. I z Lidla były boczniaki po 6,50, to jest 25 deko boczniaków. Po 7,20 majonez winiary 400 ml. I wzięłam pierwszy raz, nie piliśmy jeszcze, taki jogurt smak stracciatella 750 gram i on był po 4 zł. Do tego wzięłam jedną musztardę po 2,60. Chodziło mi o to, że ona jest bardzo ostra, więc wzięłam. Coś mi ostrości nie łapie. O, dobra. I wzięłam jeszcze taką po złoty 50, to jest taka ostra sarebska musztarda. O, coś mi on bardzo ostrości nie łapie. I teraz przejdziemy do zakupów z Kauflandu. W Kauflandzie wzięłam ogórki po 5,30, uważam, że są to jedne z lepszych ogórków. O Boże, to w Lidlu, przepraszam, w Lidlu. W Lidlu są jedne z lepszych ogórków, tak, to jest jeszcze z Lidla, po 5,30. Teraz przejdziemy już do Kauflandu. W Kauflandzie wzięłam ogórki, były takie gruntowe, zielone, były po, już Wam mówię, po 7 zł za kilogram. Wzięłam po 5,20 taką śmietanę, ona jest 18, ja ją bardzo lubię, 270 gram.
Mleko po 3,50 bez laktozy. Później chlebek dzisiaj był po 4 zł, to wzięłam, chociaż później, bo nie wiedziałam, czy zdążę, bo będę jeszcze piec chleb, ten co ostatnio, bo był bardzo pyszny. Cukinia była po 8 zł za kilogram, wzięłam jedną małą na surówkę. Po 2,50 była rzeżucha. Widzieliście, ostatnio kupiłam taką małą szklarenkę i chcę wysiać. Tak. Parówki wzięłam. Normalnie one kosztowały 7,60, ale że dzisiaj były w przecenie, to były po 4,93. To też wzięłam. Po 4,70 boczek wędzony, parzony. Dzisiaj w promocji duże opakowanie pieczarek XXL po 7 zł. Tu jest 500 gram, pół kilo plus 20 deko niby gratis. I one były dzisiaj za 7 zł. Fajna cena. Po 5 zł sałata rzymska była. I tu też wzięłam boczniaki. I tu w takiej samej cenie były jak w Lidlu po 6,50, 25 deko. Mozzarelle kuleczki małe za 4,90. Papryka czerwona dzisiaj w Kauflandzie była po 15 zł za kilogram, wzięłam jedną, mi się przyda, po 2 zł za sztukę. Serek wiejski lekki, wzięłam dwa. Wzięłam trzy jabłuszka, takie, mi się zdawało, że one będą najbardziej kwaśne, bo będę potrzebować do surówki. Jabłka były dzisiaj w Kauflandzie po 1,79 zł i taki nawet chyba trzy rodzaje był wybór, także myślę, że fajna cena. Później co ja wzięłam? Po 3,50 taki jeszcze miks sałat podwójny. Za to opakowanie 3,50. Mąka typ 450 pszenna była po 5 zł. Mąka. Już wam mówię, po 4,55 taka śmietana. Tutaj śmietany jest 400 gram. Do tego wzięłam dla męża 4 piwka, 14 zł. Do tego wzięłam, patrzcie, smakowita, taką, o, do smarowania chleba. Tak, wiem, jest na pewno niezdrowe. Ale gdzie jest ta smakowita? Patrzcie, no. A jest smakowita, 6,49. 6,49. Do tego wzięłam jeszcze dla ptaszków za 14 zł, 1,5 kilo. To ja po prostu karmię ptaszki i zawsze dla nich kupuję. Bo uważam, że ptaszków się nie karmi chlebem, tylko karmi się specjalną karmą. I wzięłam kapustę na gołąbki. Kapusta na gołąbki, dzisiaj taka ta UFO była za kilogram, już wam mówię. Po 2, nie, przepraszam, po 4 zł, 3,99. Także też uważam, że fajna cena. No zobaczymy. Na pewno trzeba coś tu odkroić, a ja chyba nakręcę film, jak parzyć kapustę. Bo ja robię to po swojemu. A, i teraz tak. Dla pań, które lubią ryby i przede wszystkim dla Beatusi, ta, wiem, że też lubisz ryby. Ja, tak jak mówiłam, ja zawsze kupuję wtedy, kiedy jest po prostu tańsze. Za ten kawałek ryby powinnam zapłacić, filet z dorsza atlantyckiego, powinnam zapłacić 21 zł i 63 grosze, a dzisiaj był on przeceniony na 11 zł i 80 groszy, więc myślę, że fajna cena. I tutaj wziąłam drugi jeszcze kawałek, bo bardzo lubimy ryby. Widzicie, zapłaciłabym prawie 22 zł za niego, a dzisiaj zapłaciłam za niego 14,21. Więc myślę, że fajna cena i on pójdzie, na pewno dorsz będzie z piekarnika. Dobrze, i to by było na tyle. Widzimy się jeszcze dzisiaj na pogadankach, później po prostu wrzucę, zaraz będę nagrywać i będę wrzucać dla was pogadankę. Także do zobaczenia, jak się filmik podobał, łapka w górę. I pa, pa.